Witam serdecznie Państwa zgromadzonych dzisiaj przed ekranami swoich komputerów w serwisie YouTube Domu Kultury w Kozach. Proszę Państwa, w ubiegłym tygodniu mogłem zaprosić Państwa, słuchaczy naszego Uniwersytetu do Pałacu Czeczów w Kozach. Dzisiaj niestety sytuacja się zmieniła i nikt ze słuchaczy Uniwersytetu nie może nas w tej chwili tu w sali Pałacu Czeczów zobaczyć. Proszę Państwa, przeżywamy trudne dni. Nasza codzienność dzisiaj to stres, ból, obawa. A my, proszę Państwa, mamy okazję, aby oderwać się od tej codzienności. Zapraszamy Państwa na warsztaty, którą poprowadzi pani Katarzyna Urbaniec. Serdecznie Panią witam, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Proszę Państwa, pani Urbaniec na swojej stronie facebookowej tak pisze o sobie. Lubię bawić się papierem, krępliną, włóczką. Interesują mnie sążeczki, guziki, wycinanki. Swoimi produktami, dziełami obdarowuję krewnych i znajomych. Rękodzieło niemal artystyczne. Z papieru dłubanie, na drutach dzierganie. Dziś pani Katarzyna Urbaniec uchyli nam, myślę, rąbka tajemnicy swojego warsztatu, a naśladownictwo wskazane. Mile widziane. Zapraszam serdecznie Państwa. Dziękuję jeszcze raz. Pani Katarzyna Urbaniec. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że Państwo w domach siedzicie, więc żebyście się Państwo poczuli tutaj jak u siebie w domu, ja też siądę. Skrócimy dystans, zmniejszymy to napięcie, które zawsze towarzyszy występom na odległość. Przede wszystkim jestem nauczycielem bibliotekarzem. Pracuję z młodzieżą, z dorosłymi. Jestem też artyterapeutą. To drugi zawód, to drugi kierunek, jaki obrałam, a który wywodzi się z mojej pasji, początkowo z mojego hobby, właśnie rękodzielnictwa, właśnie zajęć manualnych. To te zajęcia zawsze przynosiły mi ogromną satysfakcję, oderwanie od rzeczywistości, od tego, czym zajmujemy się na co dzień. Od kilku lat prowadzę dla nauczycieli bibliotekarzy cykl warsztatów zatytułowanych Kreatywny Bibliotekarz i tam mamy przećwiczone, że tak powiem, pewne formy manualne, które bardzo robią dobrą pracę, spełniają bardzo dobrą funkcję, jeśli chodzi właśnie o budowanie osobowości, o rozwijanie kreatywności i w ogóle zapoznawanie się z naszymi możliwościami i ukrytymi talentami. Dzisiaj będę chciała coś powiedzieć na temat śmieci. Oczywiście segregujemy śmieci, wiemy, czym one są. Tworzymy ich niestety coraz więcej. Wokół nas tych śmieci jest sporo, jest ciągle za dużo. Pomału uczymy się z nimi żyć i je powtórnie wykorzystywać. Wszyscy wiemy, co to recykling. Recykling jest taką sferą globalnego spoglądania na środowisko, jak zredukować śmieci, jak je powtórnie przetworzyć. To zjawisko, które ma związek z technikami przetwarzania, z całą technologią, z przemysłem, który ma na celu nas z tych śmieci w jak najsensowniejszy sposób uwolnić.
Ja natomiast chciałabym skupić się dzisiaj na śmieciach z troszeczkę innej strony, z innego spojrzenia, bardziej takiego indywidualnego, takiego spojrzenia, które zależy przede wszystkim od naszych postaw i od naszego nastawienia psychicznego i z całą psychologią ludzkiego działania. To taka sfera, która też zajmuje się śmieciami, odpadami, przedmiotami zużytymi, która nosi nazwę upcyklingu. Upcykling to, tak najprościej rzecz ujmując, tworzenie wartościowych przedmiotów z surowców bezwartościowych lub o bardzo niskiej wartości. Jest też zwany czasem śmieciosztuką i jest bardzo pożytecznym elementem sztuki, całych działów plastyki. Wywodzi się zresztą właśnie ze sztuki. Powstał na przełomie XX i XXI wieku. Po raz pierwszy ten termin został użyty w 1999 roku, więc jest stosunkowo młody, ale bardzo, wydaje mi się, ważny jak właśnie na te nasze dzisiejsze czasy. To, że nie wszystko musimy, to, że nie wszystko, co jest nowe, musimy kupić i to, że nie wszystko, co jest stare, musimy wyrzucić, jest bardzo istotną rzeczą, bardzo istotną sprawą, której musimy się uczyć sami, wypracowywać to we własnym zakresie. Wokół nas jest wszechobecna reklama, która mówi nam zupełnie coś innego. Musisz mieć coś nowego, musisz mieć coś pięknego. To powoduje, że spojrzenie na wiele rzeczy, które są już pozornie zużyte, wpływa na naszą psychikę w bardzo negatywny sposób. Może się zdarzyć, że to my sami w którymś momencie poczujemy się niepotrzebni i w takim momencie, że w zasadzie powinniśmy już nikomu nie przeszkadzać. A to bardzo niebezpieczne, bo każdy z nas jest kopalnią własnych pomysłów, własnych wartości. I upcykling właśnie jako gałąź sztuki, jako gałąź rękodzielnictwa daje te możliwości poznawania własnych walorów czy wyzwalania naszej kreatywności. Poza tym też jakby generuje szacunek dla tego, co się już zastało, co już jest i co już możemy wykorzystać, przetworzyć, czym się możemy jeszcze nacieszyć i pobawić. Proponuję Państwu formę warsztatową poznawania upcyklingu, ponieważ wydaje mi się to sprawdzonym sposobem na przestrzeni tych lat, kiedy pracuję z różnymi osobami, no i też nad sobą oczywiście, ponieważ dopiero jak zrobimy coś własnymi rękoma, dopiero wtedy tak naprawdę widzimy, jaką to coś ma wartość, jak bardzo jest czasochłonne, jak bardzo jest pracochłonne. Poznajemy tę prawdziwą wartość pomysłowości ludzkiej, a też tego, co popularnie nazywane jest ręczną robotą, czyli jaką wartość taką tak naprawdę ma to, co ktoś zrobił z pasji, co ktoś zrobił z serca i włożył w to mnóstwo zapału i pomysłowości.
Nie zawsze dobrze jest wybierać produkt najtańszy, ponieważ ryzykujemy, że albo będzie, że nabędziemy coś niskiej, o bardzo niskiej wartości, albo że przedmiot ten został wytworzony kosztem na przykład pracy niewolniczej, gdzie po prostu ktoś, kto ten przedmiot wytworzył, nie został godziwie nagrodzony. No bo skądś ta niska cena się bierze. Jeżeli sami coś wykonamy, zobaczymy, że potrafimy, że umiemy, że w prosty sposób udało nam się coś, czegoś fajnego dokonać, budujemy też i samoocenę swoją, i wiarę we własne siły, we własne możliwości, robiąc jedną, drugą, trzecią rzecz, widzimy, jak te możliwości rosną, tak jak apetyt w miarę jedzenia. Dlatego będę chciała dzisiaj Państwu pokazać, jak coś w ramach upcyclingu, w ramach przetwarzania papieru można zrobić. Ja korzystam najczęściej z papieru, ponieważ to jest tani surowiec, łatwy do pozyskania. Ponieważ jestem, przepraszam, ponieważ jestem bibliotekarzem, książka jest mi droga i jest mi też drogi los książki. Bibliotekarze znają taki termin, który nazywa się zaczytaną książką. Czyli coś, co tak wiele razy trafiło do ludzkich rąk, ucieszyło tak wiele serc i rozumów, że po prostu uległo zniszczeniu. Kartki w takich zaczytanych książkach są już niezwykle kruche, łamią się. Nie da się takich książek już niestety w żaden sposób uratować. Natomiast one same mogą stać się surowcem do innych produktów. Można zacząć od tego, że na przykład wykorzystamy starą książkę, aby zrobić taką książkę. Książkę z tajemnicą, książkę ze schowkiem. Można ze starych książek zrobić kartkę, którą możemy komuś podarować. Można zrobić do tej kartki kopertę. Można bawić się formą w najrozmaitszy sposób. Tutaj w zasadzie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Można zrobić podkładkę na stół. Można zrobić baletnicę, ozdobę, na przykład na firankę. Można też z papieru robić biżuterię. Naszyjnik, który mam na sobie, zrobiłam własnoręcznie. Również inne elementy biżuterii, naszyjniki można zrobić z papieru. Trochę sznurka, guziczków. I tak jak mówi wyobraźni, i mogą powstać zupełnie nowe, piękne rzeczy, których wcześniej nie spodziewalibyśmy się po właśnie starych książkach, starym kawałku papieru. Dzisiaj będę pokazywać krok po kroku, jak zrobić papierowego anioła.
Nie podejrzewam, żeby Państwo byli w stanie nadążyć za tym, za kolejnością wszystkich wykonywanych dzisiaj czynności, ale myślę, że przez jakiś czas ta relacja na YouTubie będzie dla Państwa dostępna i będzie sobie można jeszcze raz pewne elementy podejrzeć. Ponieważ nie da się w ciągu godziny wykonać od A do Z tego, co byśmy chcieli. Papier jest fantastycznym tworzywem, ponieważ jest tani, a kiedy użyjemy do jego obróbki kleju, doskonale się utwardza, ale tutaj jest bardzo ważnym jeszcze elementem czas. No i tak, jak się Państwo na pewno domyślacie, w ciągu godziny nie wszystko zdąży wyschnąć. Będę prosiła tutaj Państwa realizatorów tego filmu, żeby podlinkowali taki krótki filmik, który przygotowałam i który pokazuje na zajęciach właśnie z upcyclingu nauczycielom. I tam też jest jeszcze kilka ciekawych informacji, z którymi możecie się Państwo zapoznać. A teraz chciałabym prosić o pokazanie takiego oczywiście niepełnego, ale jakiegoś wachlarza możliwości, które daje śmiecio-sztuka właśnie z wykorzystaniem papieru, jeśli można. Najmocniej przepraszam. Mam nadzieję, że ten krótki filmik chociaż tak minimalnie przybliżył Państwu możliwości, jakie daje upcycling, kiedy jako surowiec wykorzystujemy papier. Dzisiaj chciałabym Państwa namówić do zrobienia papierowego anioła. Dlaczego anioła? Anioły występują we wszystkich religiach
w tradycjach od tysięcy lat są boskimi posłańcami, opiekunami. Są też traktowane jako symbol pewnego naszego wewnętrznego głosu, który towarzyszy nam przez całe nasze życie, no ale też i jako duch, który podtrzymuje porządek świata. Myślę, że taki duch na dzień dzisiejszy, na ten trudny czas jest nam naprawdę potrzebny. Ksiądz Wiesław Niewęgłowski w książce pod tytułem Anioły tak pisze: aniołowie byli i są obecni w każdej cywilizacji i kulturze. Wszystkie epoki podejmowały anielski temat. Dyskretnie, ale w sposób stały, zaznaczającą obecność w poezji i powieściach, sztuce, architekturze, w śpiewie i muzyce, a ostatnio w filmie i telewizji. Religie monoteistyczne, a przede wszystkim chrześcijaństwo, nie definiowały zbyt rygorystycznie ich świata, z czego wynikała zapewne dowolność poetów i artystów w jego kreowaniu. Twórcy, podejmując tematykę aniołów, nie zmienili realnego zachodniego świata, ale niewątpliwie przełożyli wiele prawd teologicznych na język codzienności i wnieśli do niej przesłanie radości i piękna. I tym właśnie chcielibyśmy się dzisiaj zająć. Do tego chciałabym dzisiaj Państwa namówić, żeby tego piękna poszukać w przedmiotach pozornie bezużytecznych. Na początek pokażę Państwu te anioły, takie przykładowe, które dziś przyniosłam ze sobą. Dwa najprostsze, które zostały wykonane z papieru i resztek starych koronek, włóczek. Tutaj mam anioła. Anioła Wielkanocnego z palmą. Jeszcze nie powstał anioł zimowy, bożonarodzeniowy, bo jeszcze troszeczkę mamy czas. Ten jest pomalowany farbami akrylowymi i wykorzystałam do jego ozdoby, do zdobienia serwetki techniką dekupażu, która też pewnie wielu z Państwa jest znany. To jest anioł stróż mojego salonu, zrobiony już dość dawno, o słusznej posturze. Ma taki rudy sweterek, ponieważ już jest jesień i tak mu będzie na pewno cieplej. Jak widzicie Państwo, pokazałam tylko cztery anielskie przykłady, a każdy z nich jest troszeczkę inny i daje naprawdę, nasza wyobraźnia daje nam tutaj duże pole do popisu, jeśli chodzi o to, czym można papierowego anioła wykończyć. Co na początek musimy sobie przygotować do naszych zajęć. Przede wszystkim jakąś kartkę, jakieś twardsze kartki papieru. Ja wykorzystuję stare kalendarze. Będzie potrzebny również oczywiście papier ze starej książki, czyli karteczki. Będą nam potrzebne pędzelki, najlepiej dwa, bo jeden będzie do kleju, a drugi, jeżeli będzie nam potrzebne użycie na przykład farby, czy na koniec lakieru do wykończenia. Będziemy potrzebowali kleju do drewna, kleju wikolowego,
to jest bardzo dobry klej, który po wyschnięciu staje się przezroczysty, a bardzo pięknie wiąże papier. Będziemy potrzebować również ręczników papierowych i czegoś, co jest w każdym domu, czyli papierowych śmieci. Ja, kiedy wykonuję różne przedmioty rękodzielnicze, właśnie śmieci papierowe zbieram do jednego pudełeczka. W odpowiednim momencie przekonacie się Państwo, do czego one nam posłużą. Dobrze jest też mieć pod ręką wilgotne chusteczki w momencie, kiedy będziemy potrzebowali przetrzeć dłonie z kleju. Zatem zaczynajmy. A przepraszam, jeszcze w pewnym momencie, wtedy kiedy będzie trzeba poszczególne elementy anioła ze sobą zespolić, wtedy najlepiej sprawdza się klej na gorąco. Można też skorzystać z kleju bikolowego do połączenia dużych elementów, ale wówczas one jeszcze dłużej schną niż w takie sklejone klejem na gorąco. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od tego, że przygotujemy sobie klej. Wszystko przygotowałam. Niemniczek na klej. Czy mogę prosić o najmocniej przepraszam za taką może być szklaneczka. Może być jeszcze jedna szklaneczka, ponieważ prawdopodobnie gdzieś upadł mi pojemniczek na klej. Bardzo dziękuję. Gdzieś upadł mi pojemniczek na klej, a jest przezroczysty i w tej chwili będzie mi go trudno odnaleźć. Posłużę się szklaneczką, jest przezroczysta, więc Państwo zobaczycie też, w jakiej proporcji będę mieszała klej z wodą. Dolewam wody do kleju, tak aby dobrze się rozprowadzał. Przygotowuję sobie kartkę z kalendarza. W zależności od tego, jakiego wzrostu ma być mój anioł, wówczas wykorzystuję całą lub jej część. Spróbujemy teraz zrobić takiego nie za wysokiego anioła. Rozcinamy papier, kartkę na dwie części. Z tej większej powstanie korpus anioła, a z reszty zrobimy jego podstawę i skrzydła. Gdybym mogła teraz prosić tutaj o nakierowanie właśnie oka kamery. Ponieważ pracuję, że tak powiem, w śmieciach, w związku z czym za podkładkę służą mi stare plakaty, a pojemniki, z których zwykle korzystam, to stare puszki, które tylko w jakiś tam sposób ozdabiam, żeby nie były takie całkiem
technologiczne. Zaczynamy od tego, że zwijamy anioła i w ten sposób powstanie nam jego, proszę, korpus tułów anioła. Smarujemy klejem cały ten właśnie powstały, ten trójkącik. Chwilkę przytrzymujemy. Tak jak wspomniałam, klej wikolowy trzyma bardzo dobrze i za chwileczkę powinno już być wszystko zespolone. Tak, już mamy sklejone. Teraz musimy postarać się, żeby nasz anioł mógł stanąć. Czyli obcinamy to, co niepotrzebne i to, co niepotrzebne, wkładamy do naszego pudełka ze śmiecia. Sprawdzamy, czy anioł jest już w stanie stać o własnych siłach. Wygląda na to, że owszem. I w tej chwili przechodzimy do następnego etapu. Przygotowujemy aniołowi jego podstawę. Rysujemy takie coś, co jest zbliżone do kółeczka na pozostałej części odciętej kartki i dookoła wycinamy większe kółko, mniej więcej o jakieś 1,5-2 cm wokół tego nakreślonego ołówkiem. Oczywiście śmieci, resztki, wszystko wędruje do naszego pudełeczka. Teraz nacinamy podstawy anioła tak, aby przykleić mu grunt, żeby nasz anioł był stabilny. Zawijamy. Jeszcze tylko dopytam panów montażystów, czy wszystko jest w odpowiednim miejscu i jest widoczne. Tak, zaginamy całość do środka. I kiedy podstawa już jest przygotowana, to teraz właśnie wykorzystamy nasze śmieci. Zaczniemy od, ponieważ anioł na początek bierzemy jedną część z ręcznika papierowego i wsuwamy tak, aby ręcznik wsunął nam się do środka anioła. Możemy się posłużyć pędzelkiem. Chodzi o to, tutaj sobie jeszcze możemy wyrównać. Chodzi o to, żeby potem do tego miejsca
żeby można było przymocować anielską głowę. Mamy już szyję anioła wypchaną, że tak powiem. I teraz właśnie śmieci wykorzystujemy do tego, papierowe śmieci wykorzystujemy do tego, żeby naszego anioła wypełnić. Jeżeli anioł będzie wypełniony, będzie stabilny, nie będzie się nam przewracał i też nie będzie takim całkiem kruchym i eterycznym, ale spadając nie zrobi sobie krzywdy. Jak widzicie Państwo, w moich śmieciach są też jakieś resztki koronek, wstążeczek, to wszystko, co wyrzuciłabym, posłuży nam na wypchanie anioła. Na sam koniec to, czym wypychamy, przyda się, żeby był właśnie większy kawałek, większy kaliber świecia, ponieważ do tego będziemy przyklejać podstawę. Teraz na chwilkę sobie odkładamy anioła i nie żałując kleju smarujemy podstawę. Przyklejamy. Jak widzieliście Państwo, nic nie jest równiutkim kółeczkiem, nic nie jest od linijki. Przygotowaliśmy sobie podstawę naszego anioła. Tu jeszcze troszeczkę doklejamy. I ten etap oczywiście też już wymaga swojego czasu, czyli wymaga wyschnięcia. To jest jeszcze taki moment, kiedy możemy go sobie poprawić, żeby był stabilny. W ten sposób mamy już początek, korpus naszego anioła. Ja sobie pozwoliłam przynieść już gotowy drugi po to, żeby pokazać Państwu, co robimy dalej. Ten już jest już wyschnięty. Bardzo dobrze. Też jest stabilny i w tej chwili przygotowujemy sobie kartki z książki. Różnej wielkości. Nie żałując kleju, smarujemy, zaczynamy od podstawy. Zaczynamy od podstawy.
naklejamy kolejne pasy. Będziemy naklejać kolejne paseczki i je znowu smarujemy klejem. Można powiedzieć, że troszkę klejem i papierem rzeźbimy, ponieważ papier potraktowany takim klejem z wodą mięknie, poddaje się i jest dość plastyczny, także możemy tutaj go w dowolny sposób modelować. I kolejny. I w ten sposób okleimy całego anioła. W czasie możemy sobie już rozmyślać, w jaki sposób na koniec naszego anioła ozdobimy. Czy właśnie ubierzemy go w sweterek, czy może zrobimy mu suknię z koronki, czy użyjemy serwetek, żeby posłużyć się dekupażem. Tak, i ostatni kawałeczek naszej układanki. Ważne jest, żeby na tym etapie, kiedy papier jest miękki, podatny, wyrównać wszystkie załameczki, wszystkie te wystające części, ponieważ one jak wyschną, będą twarde i wręcz ostre. Tak mocno działa, tak mocno zespaja klej wikolowy papier. W tym momencie oczywiście dalej kładziemy kolejne porcje, smarujemy sobie. Tak, możemy wziąć troszeczkę już większe kawałki. Mi się trafił, anioł będzie matematyczny, bo trafiła mi się książka z jakimiś matematycznymi zadaniami. Ale mój plan co do anioła jest taki, że będę chciała wykorzystać właśnie metodę dekupażu, więc częściowo zostanie to zasłonięte. Kiedy już okleimy całego anioła, cały korpus anioła,
no musimy go oczywiście odłożyć do wyschnięcia. Nasz anioł będzie sobie sekł, a ja przyniosłam znowu kolejny. Tak wygląda korpus anioła, który jest już wyschnięty. Ma nawet taki od tego kleju lekki połysk. Teraz musimy przejść do tego, żeby nasz anioł mógł wzlecieć. Zostawiłam tutaj ten kawałeczek kartki z kalendarza. Składam go na pół i wycinam serce. Można je sobie oczywiście wcześniej narysować ołówkiem, ale można też wyciąć na oko. Proszę zerknąć. Tak będą wyglądały nasze anielskie skrzydła. Proszę zobaczyć. Tak wygląda właśnie anioł ze skrzydłami w kształcie serca. I ten model wykorzystamy tutaj. Znowu kolejny raz. Teraz sobie już podłożę folię, ponieważ w którymś momencie po prostu już by nam się nic nie odkleiło od tego naszego plakatu podkładki. W tej chwili te skrzydła tak samo oklejamy starymi kartkami. Oczywiście te skrzydła w kształcie serca to tylko moja propozycja, ponieważ Państwo możecie sobie wyciąć skrzydła innego, dowolnego kształtu. Tak jak zawsze podkreślam, przy tego typu twórczości ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Odklejamy nasze skrzydła od folii i obcinamy nadmiar papieru. Oczywiście śmieci lądują w moim pudełku.
Państwa skrzydła do wyschnięcia odkładamy gdzieś w bezpieczne miejsce. Kiedy robię coś w domu, w takim momencie, w zależności od pory roku, wykładam albo na parapet na słońce, albo gdzieś w pobliżu kaloryfera, żeby szybciutko nam wyschło. Ja tutaj przygotowałam już takie gotowe skrzydła oklejone z jednej i z drugiej strony. Przymierzamy sobie, czy jak ten nasz anioł będzie wyglądał, czy skrzydełka wyżej, czy niżej. Przykładamy, przymierzamy. W tym momencie dobrze byłoby, żeby w naszej głowie już rodziła się jakaś koncepcja, czy ten nasz anioł będzie sobie stał bezczynnie, będzie miał opuszczone ręce, ramiona, czy może będzie coś w tych ramionach, w tych rękach trzymał, tak jak na przykład ten anioł niesie komuś różyczkę. Ja nawet wiem komu, ponieważ to jest anioł, którego zrobiłam na zamówienie mojej koleżanki dla jej mamy na urodziny. I teraz w zależności od tego, jak dłuższe czy krótsze będą ramiona anioła, w zależności od tego, czy anioł coś będzie w tych swoich ramionach trzymał, czy nie. Jak się zabieramy do ramion, do rąk anioła? Potrzebujemy całej kartki. Bierzemy sobie dwie. Dwie kartki. Ponieważ stary papier często się łamie i kruszy, ponieważ tak jak mówiłam, mamy tutaj najczęściej do czynienia z tak zwanym zaczytaniem, więc rękawy, ramiona anioła zrobimy z podwójnej kartki. Zwijamy znów w taki sam sposób, że troszkę skleimy, żeby się nie rozsypały. I znów zwijamy w taki sam sposób, jak zwijaliśmy korpus anioła, to teraz zwijamy mu ramiona. Przetrzymujemy chwilkę. Jedno ramię anielskie już jest. Również przycinamy mu rękawki, tak żeby były równe. I wykonujemy dwa takie same stożki. Ja sobie tu już pozwoliłam wcześniej przygotować takie dwa podcięte albo dwa podcięte i do środka również wkładam zwinięte ręczniki papierowe po to, żeby to ramię anioła było takie bardziej plastyczne, nie składało się po prostu jak zwykła kartka papieru. Te ramiona, które ja tutaj już przyniosłam, przygotowałam pokazać Państwu gotowe.
One są całe posmarowane właśnie klejem z wodą i są już dość sztywne. W tym czasie, kiedy musiałyby schnąć, można wtedy wykonać, na przykład zabrać się już za anielską głowę, gdybyśmy te warsztaty prowadzili w czasie rzeczywistym. Ale możemy też sprawdzić, czy te skrzydła, które posmarowaliśmy, zakleiliśmy teraz, już można je odwrócić i okleić z drugiej strony. Dopiero kiedy skrzydła dobrze wyschną, będą się tak naprawdę nadawały, bo będą sztywniutkie i tak dobrze podlany klejem anioł, nawet jeżeli spadnie, a już mi się to wiele razy zdarzyło, ponieważ bardzo często w moich pracach uczestniczy również mój kot i on nie zważa na anielską postać, tylko po prostu często się zdarzyło, że go przewrócił albo zrzucił ze stołu i tak jak powiadam, nic się nie dzieje. Anioły są na tyle twarde, utwardzone tylko i wyłącznie klejem z wodą w trakcie tworzenia, że nic im się nie może stać. Wikol nie jest najdroższym klejem na rynku, więc można spokojnie używać go do wszelkich prac związanych z obróbką papieru. Skrzydła oklejone z dwóch stron i znów odcinamy nadmiar. Znów odkładamy do wyschnięcia. Kolejnym elementem, który musimy przygotować, będzie anielska głowa i włosy, w zależności od tego, jak będziemy, na jaki kolor anioła zdecydujemy się. To przygotowanie głowy i fryzury anielskiej bardzo dobrze jest zrobić właśnie w tym czasie, kiedy te nasze podstawowe elementy schną. Ponieważ my mamy ograniczoną ilość czasu i nie zdążylibyśmy czekać, aż wyschną te elementy, które robiłam w trakcie naszych zajęć. Posłużę się tymi elementami, które przyniosłam wcześniej. Zanim wszystkie elementy skleimy ze sobą, ozdabiamy naszego anioła. Wcześniej, nim skleimy go w całość.
Ponieważ ja sobie zaplanowałam, że ten anioł, którego będę robiła dzisiaj u Państwa, będzie aniołem takim liliowym, wrzosowym, dlatego przyniosłam serwetkę i użyję dekupażu, żeby ozdobić anioła. Rozdzielamy serwetkę tak, żeby użyć tylko jednej warstwy. Wybieramy sobie jakiś fragment serwetki. Pamiętamy, żeby była to pojedyncza warstwa. Wtedy zachowany będzie wzór literowy i będzie widać, że nasz anioł jest pod spodem z papieru. Ja chcę go ozdobić w taki właśnie sposób, więc będę tutaj potrzebowała jeszcze kawałeczka. Mój anioł będzie miał w rękach naręcze wrzosu, dlatego kolorystycznie właśnie spodobało mi się, że będzie pasowała właśnie serwetka z kwiatami lawendy. I przymalowuję, przyklejam troszeczkę, zrobiłam za gęsty klej. Muszę go odrobinę rozcieńczyć do dekupażu. Serwetkę do naszego anioła. Jak wspomniałam, a może zresztą Państwo wiecie, bo używaliście już klej wikolowy, po zaschnięciu robi się przezroczysty, więc nic nam tutaj nie zostanie, a będzie pięknie utwardzony. I jeszcze tutaj ten fragment. Spróbuję naprawić to, co nam się tutaj troszeczkę rozsypało. O! I mamy dół anielskiej sukni przygotowany. Teraz możemy sobie w taki sam sposób ozdobić anielskie skrzydła. Wcześniej tylko przymierzymy, czy to będzie przód anielskich skrzydeł, czy tył. Chyba w ten sposób będzie lepiej. Czyli to będzie to, co będziemy widzieć od przodu. Tutaj będziemy
korzystali, będziemy przyklejali do anielskich pleców, więc tutaj nie musimy ostawiać, natomiast te części możemy ozdobić. Urywam znów kawałek serwetki. I przymierzę, jak to by mi najlepiej pasowało. Usunę to, co jest takie bardziej regularne, a tutaj przykleimy do naszego anioła. Serwetkę. Oczywiście nie muszą być równe, nie muszą być takie same. Przyklejamy. Proszę zwrócić uwagę, że klej, naprawdę niedużą ilość, wlałam do szklaneczki na początku naszych zajęć. O, niestety zbyt zamaszysty ruch i nie udało się, ale jak widzicie Państwo, to nie jest problemem. Mamy tu jeszcze kawałek, który możemy wykorzystać. Potrzebujemy jeszcze jeden. I spróbujemy drugiego podejścia. Teraz odkładamy, żeby skrzydła i suknia anioła schły i zajmiemy się przygotowaniem jego ramion. Włożyłam do środka, tak jak wspomniałam wcześniej, ręcznik papierowy. Jeszcze troszeczkę tego ręcznika tam dołożę, ponieważ później będzie mi potrzebny, proszę zobaczyć, tutaj, żebym miała do czego przykleić anielskie dłonie. Tutaj już dołożyłam, tu jeszcze troszeczkę uzupełnię i przycinamy. Sprawdzamy, czy ręce są równe. Teraz już włączam klej na gorąco, który będzie nam się nagrzewał. Będzie czekał na wykorzystanie. Mamy go przygotowane. Mamy przygotowane ramiona anioła. Sprawdzimy, czy są wystarczające.
sprawdzamy w ten sposób. Przykładamy sobie i sprawdzamy, czy jak zerniemy papier, to anioł będzie w stanie coś chwycić tymi. Wygląda na to, że nam się uda. Dłonie czekają. Teraz przechodzimy do zrobienia anielskiej głowy. Do anielskiej głowy będzie nam potrzebna albo piłeczka ping-pongowa, ale ja osobiście używam oczywiście też elementu z recyklingu. Jest to kulka z dezodorantu kulkowego. Kiedy dezodorant już straci swoją podstawową funkcję, po prostu wydłubuję z niego kuleczkę i anielskie głowy właśnie powstają z tych kuleczek od dezodorantu. Mam taki specjalny statyw. Ten statyw jest oczywiście też starą szpulką od sznurka. Jest to bardzo dobry statyw, na którym mogę anielskie głowy przysposabiać do użytku. Czyli maluję je farbą akrylową. Moje anioły nie mają oczu, noska, buzi. Nie maluję tego, ponieważ nie zaznaczam, ponieważ wydaje mi się, że taki anioł jest bardziej tajemniczy. Nie wiemy, jak anioły wyglądają, a ponieważ wiemy na pewno, że są przecudnej urody, dlatego nie ważyłabym się próbować takiej anielskiej twarzy zepsuć. Dlatego zostawiam tę aurę tajemniczości, smaruję. Farby akrylowej nie rozcieńczamy po to, aby szybko wyschła. Odkładamy znów do wyschnięcia. To jest moment, kiedy nam się przyda wilgotna chusteczka. Pamiętamy też, żeby pędzle mieć półki wilgotne. I teraz przygotowujemy anielskie włosy. Ponieważ ten mój anioł będzie taki cały fioletowy, wrzosowy, więc ja postanowiłam, że będzie też dość awangardowy i będzie miał takie mocno fioletowe włosy. Ja mu te włosy już przycięłam. Robi się to w ten sposób, że wybieram sobie taką mniej więcej długość, jaką chcę, żeby jakie włosy, jaką długość włosów fryzury będzie miał mój anioł. No i odcinam odpowiednią ilość włóczki. Tutaj już przygotowałam część włóczki. To jest ta część włosów, która będzie spadała z jednej i z drugiej strony oraz to, co będzie z przodu i z tyłu anielskiej głowy. Musimy jeszcze chwilkę poczekać, żeby nam to wyschło i w tym czasie przygotuję naręcze wrzosu, które będzie anioł trzymał w swoich dłoniach. Przyniosłam gałązkę wrzosu, którą wczoraj porządnie skropiłam lakierem do włosów, żeby nam się ten wrzos tak szybciutko nie posypał. Zresztą jak już zrobimy z niego bukiet i ten bukiet przymocujemy do ramion anioła, tutaj zrobimy bukiet. Thank you.
przyniosłam też kawałek wstążki, którą mogę związać teraz bukiecik. On się teraz troszkę posypie, ale to nic. Mamy przygotowany bukiet, mamy przygotowane ramiona, głowa też już prawie wyschła, czekamy jeszcze chwilkę na klej na gorąco. To teraz jeszcze możemy sobie przygotować, na przykład zastanowić się, jak ozdobimy rękawy naszego anioła. I tutaj możemy wykorzystać też wstążeczkę i przyciąć ją. Dwie tej samej długości wstążeczki. I w ten sposób wykończymy. Ładnie będzie, jak nasz anioł będzie miał także dłonie. Do wykonania dłoni anioła również korzystamy z ręcznika papierowego. Można powiedzieć, że będą one takie wyrzeźbione, ponieważ nasączam je właśnie klejem z wodą. One są teraz plastyczne. Mogę je sobie ułożyć tak jak chcę. One muszą być też troszkę dłuższe, żeby kiedy już będzie gorący klej, będzie można je tutaj przykleić. Mamy jedną dłoń i zaraz będzie kolejna. Zostawiamy do wyschnięcia. Klej na gorąco tymczasem nam już się zagrzał i możemy po kolei kończyć i wszystkie elementy ze sobą składać. Może zaczniemy od przyklejenia wstążeczki dookoła wykończymy w ten sposób. Jedną. Mhm.
taką rękę, rękawek. Tak. Czyli tak. Te elementy mamy gotowe. Głowa nam praktycznie wyschła. Możemy teraz przykleić aniołowi włosy. Najpierw tę krótszą część. Przytniemy mu tutaj grzywkę na równo. Troszkę nam to ucieka. Kleimy klejem i nasz anioł ma już grzywkę. I włosy z tyłu głowy. Musimy je jeszcze tutaj dokleić. Tak. W ten sposób. I teraz będziemy w taki sposób przyklejać resztę fryzury. Tak. Poprawiamy fryzurę. Możemy tutaj teraz dołożyć odrobinę jeszcze kleju z jednej i z drugiej strony. O, tu już nawet nie trzeba. I teraz wyrównujemy fryzurę za grubą. Mamy wyrównane włosy. I teraz mamy ten już moment, kiedy skleimy wszystkie elementy anioła ze sobą. Pozostałe wyschły. I możemy je ze sobą posklejać. Przymierzamy, jak to będzie, w którym miejscu tutaj mniej więcej będą nasze ramiona doklejone. Klejmy gorąco. I jedno ramię. Sprawdzamy. Tutaj będziemy przyklejali drugie. Chwileczkę przytrzymujemy. Teraz przykleimy, tak żeby schować to, co nie jest piękne. Przyklejamy z tyłu skrzydła.
przykleiliśmy skrzydła i ramiona. Doklejamy tutaj aniołowi głowę. Przytrzymujemy, żeby nam się wszystko dobrze... O! Coś nam tu ucieka. Zespoliło. Ten anioł nie chce się przykleić. Spróbujemy jeszcze raz. Trzeba będzie anioła troszeczkę domalować. Okay. I teraz jeszcze aniołowi damy do rąku. Czas ten się kończy. Mam nadzieję, że nawet jeżeli nie uda mi się dokończyć anioła w całości, tak żebyście Państwo zobaczyli, jak on będzie wyglądał, to mam nadzieję, że choć troszkę udało mi się Państwa zainspirować do Waszych pomysłów. Musimy nakleić tutaj jeszcze momencik. O. Nasz anioł będę musiała tylko jeszcze, no niestety troszeczkę za szybko przykleiłam, dłonie, które były jeszcze mokre, no i one się w tej chwili nie chcą trzymać, ale ponieważ to jest, proszę Państwa, tylko papier, to można oczywiście dorobić mu drugie nowe ramię. Mam nadzieję, że zachęciłam do tego, żeby z papierem, ze starą książką eksperymentować, bo to od Państwa zależy, jaki będzie kształt tego czegoś, tego przedmiotu, którym będziecie Państwo się zajmować i co, jaki efekt będzie na końcu. Gwarantuję, że tego typu zajęcia odprężają, odrywają od rzeczywistości, od problemów, z którymi stykamy się na co dzień. No i myślę, że anioł nasz własny, prywatny będzie też wtedy nad nami czuwał. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.
serdecznie. Naszym gościem była pani Katarzyna Urbaniec. I cóż, zrobiło się aniołowo. I mam nadzieję, że to nie po raz ostatni możemy gościć panią w Pałacu Rzeczy w Kozach. Będzie mi bardzo miło. Ja bardzo proszę z państwa strony o ewentualne uwagi, informacje, czy taka forma się sprawdza, czy państwu taka forma pasuje, podoba się i czy czegoś więcej chcielibyście się państwo na temat rękodzieła i na temat zabawy ze starą książką i z papierem dowiedzieć. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło państwa gościć. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.